Cześć, witajcie, z tej strony Illusion i dzisiaj chcę wam zaprezentować modyfikację Backpack Mod. Zapraszam do oglądania. A więc, modyfikacja Backpack Mod dodaje nam do gry 5 rodzajów plecaków, jakie możecie teraz zobaczyć. Jest to zwykły backpack, big backpack, workbench backpack, big urban backpack oraz ender backpack. Oraz dodaje nam dwa rodzaje, a czy jeden rodzaj dodatkowej skóry. Mamy zwykłą skórę oraz tainted leather, czyli tainted skórę. Nie wiem, jak to tłumaczyć. A więc, zwykły backpack robimy w ten oto sposób i ma on pojemność jednej skrzynki. Możemy go także kolorować, wkładając w środek dowolny barwnik i w ten oto kolor zamieni się nasz backpack. Big backpack, za to robimy z tej leathera, z tej skóry. Układamy w ten sam sposób oraz w ten sam sposób kolorujemy, czyli dodajemy na środek barwnik. Jak robić stained leather? Sami zobaczcie. A więc, najpierw musimy uzyskać odpowiednią ilość nici oraz skóry. Układamy skórę oraz nici w taki oto sposób. I mamy bound leather. Co musimy zrobić, aby mieć tą tainted leather? No, zobaczcie. Ok, a więc mamy tainted leather oraz big backpack. Ale jak więc craftować zwykły workbench backpack oraz big workbench backpack? Sami zobaczcie. A więc tak, craftujemy to w taki sam sposób, dokładając do środka tylko crafting. To samo robimy w przypadku dużego backpacka. A czym one się różnią? Pierwszy to jest zwykły przenośny crafting, musimy wkładać. Drugi jest to crafting z miejscem na zwykłe rzeczy. A więc został nam ostatni, czyli ender backpack. Jak on służy, do czego nam będzie potrzebny? Jest to po prostu zwykły ender chest przenośny, więc nie musimy po prostu kłaść na ziemię i otwierać, tylko możemy dowolnie wybierać z niego rzeczy. Oczywiście on ma połączenie z ender chestem, więc jeżeli na przykład mamy ender chest w domu i wybieramy się gdzieś do netheru czy coś, możemy wziąć sam plecak i zbierać sobie swoje rzeczy. Jak go zrobić? Oczywiście robimy taki sam sposób jak tutaj, skórę wokół i do środka wkładamy ender chest. To tyle jeśli chodzi o mod backpack. Mam nadzieję, że wszystko wam opisałem. Jeżeli wam się to spodobało, zostawcie lajka w górę, napiszcie jakiś miły komentarz oraz zasubskrybuj mój kanał. Dzięki, cześć, na razie.